Cześć dzieciaki, witam Was na kanale Bajki od Anki. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy wspaniałego slajma, takiego, którego jeszcze na pewno nigdy nie widzieliście, bo to będzie mój autorski slajm. Słuchajcie, to będzie taki wyjątkowy slajm. W sumie każdy slajm jest wyjątkowy, ale ten będzie naprawdę taki ekstra, bo będzie taki, jakie łasuchy lubią najbardziej, czyli słodziutki. Mamy taką specjalną posypeczkę. Ona jest słodka, dodaje się ją do ciast na przykład. I właśnie z nią zrobimy dzisiaj kolorowego, słodkiego, pysznego slajma. No dobra, wiecie już, co zrobimy, ale teraz musicie jeszcze dowiedzieć się, z czego to zrobimy. Mamy tutaj wszystkie produkty, które są potrzebne. Ja za momencik każdy po kolei Wam pokażę, opiszę i powiem, co to dokładnie jest. Mamy tutaj przygotowany do naszego slajma płyn do soczewek, zobaczcie. Mamy także klej, oczywiście miseczka, w której będzie się tutaj działo wszystko, co będziemy dzisiaj robić, łyżeczka, żebyśmy mogli pomieszać. No i talerzyk, taki piękny, różowy, pasujący do łyżeczki. I jeszcze potrzebujemy taki niezbędnik w każdej kuchni, także mama na pewno takie coś w kuchni ma. Taka soda oczyszczona. Będzie ona nam potrzebna do tego, żeby zrobić aktywator do naszego slajma. No i to, co robi największą furorę dzisiejszego dnia. Tak jak powiedziałam, slajm będzie słodziutki. No i do tego potrzebujemy takie słodkie dodatki. Zobaczcie, jaki mamy wybór. Mamy takie różowo-żółte, takie fajne kuleczki, mamy paseczki, mamy nawet kwiatuszki kolorowe, no i znowu paseczki, tylko teraz inny kolor, zobaczcie, są żółte i są zielone. No i na koniec wjeżdżają nasze wspaniałe brokaciki. Jak zwykle jest ich bardzo dużo, a my musimy zdecydować się na ten, z którego chcemy najbardziej zrobić slajma. Ja jeszcze pomyślę. Standardowo musimy zacząć od naszego magicznego aktywatora, który sprawia, że wszystko pięknie dalej się łączy. Dlatego najpierw wlewamy nasz płyn do soczewek. Proszę bardzo, wlewamy tak dość sporo, żeby nasz glut był spory. No i wsypujemy sodę oczyszczoną. Proszę bardzo, jakieś takie pół łyżeczki powinno wystarczyć. I mieszamy dokładnie. Aktywator odstawiamy, no i teraz przygotowujemy sobie miseczkę, w której zrobimy całą resztę naszego pięknego slajma. Okej, aktywator już sobie leży obok, a my teraz w drugiej miseczce, zobaczcie, ten klej nasz przeźroczysty wlejemy do naszej szklanej miseczki. Wlewamy, a do końca będzie duży slajm, zobaczcie, jak dużo kleju tutaj wlewamy. Okej. I teraz dodajemy aktywator. Na szczęście mamy dużo tego aktywatora, dlatego dużo kleju i dużo aktywatora to będzie duży slajm. No i wlewamy łyżeczkę, od razu mieszamy delikatnie. To jest bardzo istotna i ważna sprawa, żeby robić to delikatnie. Ja już czuję, że pod moją łyżeczką zaczyna tak gęściej się poruszać. No i wlewamy jeszcze troszeczkę, bo tyle to było za mało. No i dalej mieszamy. O, czuję, że teraz jeszcze gęstszy się robi nasz glutek. No i ten magiczny moment, kiedy zaczyna slajm odchodzić od naszych ścianek, właśnie o to nam chodzi i to jest sygnał, że już nasz slajm przybiera właściwą postać. Zobaczcie, jak fajnie, już nawet mieszać tą łyżką nie mogę, bo już jest taki gęsty. Okej, jak już widzimy, od ścianek odchodzi pięknie, zobaczcie, nawet kawałeczek nie został w środku. Teraz możemy odłożyć naszą miseczkę i kładziemy slajma, który się mega ciągnie, na naszej pięknej podstawce. Zobaczcie, jaki jest fajny. Wow, podoba mi się, jest przeźroczysty, wygląda trochę jak taka kostka lodu. No dobra, teraz go musimy delikatnie pougniatać. Zobaczcie, mogę go nawet wziąć w rączki. I teraz sobie go tak miętosić i ugniatać, żebyśmy później mogli do niego dołożyć wszystko, co chcemy. Okej, slime nasz już sobie odpoczywa, a my teraz wybieramy jakiś fajny dekorator, słodziutki, tak jak mówiłam, obiecałam, że będzie słodki slime i będzie słodki slime. Ja chyba wybieram ten, pasuje mi dzisiaj i do zegarka, zobaczcie, różowy jest piękny. Okej, to otwieramy nasz dekorator słodziutki, no i wsypuję tutaj, zobaczcie, jak to pięknie, uroczo wygląda, wow! Wspaniale, jakby taki śnieżek pruszył w kolorze różowym. Boski widok.
Okej, sklejamy wszystko ze sobą. Nasze słodkie kuleczki się teraz wymieszają ze slajmem. Zobaczcie, już się robi kolorowo. O to właśnie chodzi. Ma się zrobić kolorowo, ma być bardzo fajnie widać te nasze kolorki. Będzie to piękny, słodziutki slajm. Slime jest już cały kolorowy, zobaczcie jak pięknie wygląda, tak mi się coś wydaje, że to jest chyba taki cukierkowy slime, nawet tak troszeczkę cukierkowo pachnie, ale teraz dodamy do niego troszeczkę różowego brokatu, żeby się świecił, dlatego otwieramy nasz brokacik bardzo delikatnie, żeby nic się nie wysypało i sypiemy odważnie na naszego slajma ten brokat, ale piękny! I teraz go składamy, tak żeby cały był brokatowy i się pięknie świecił, ale będzie błyszczał, jak taka gwiazda będzie błyszczał. Piękny slime, różowiutki. Odklejamy go teraz od naszej podstaweczki. Zobaczcie, jak pięknie wyszedł, muszę go Wam zaprezentować. Jest mięciutki, bardzo elastyczny i się świetnie rozciąga. Aż przez palce mi tak pięknie przelatuje, jak tylko czekam. Zobaczcie, jak pięknie. I jak widzicie, jedzonko się już tutaj rozpuściło. Nie ma już naszych cukiereczków, które cieszyły nasze oczko, ale tylko przez chwilkę. Zobaczcie, teraz za to slime nabrał takiego pięknego różowego koloru. To chyba przez to, że te malutkie koraliki słodkie się rozpuściły. Teraz rozciągamy jak najmocniej naszego slajma. Zobaczmy tylko, na co go stać, ile może się rozciągnąć. Wow! Jak się pięknie ciągnie, zobaczcie. Wygląda przecudnie. Można go tak zawijać, zakręcać. Jest boski. Dzieciaki, Wy już wiecie dokładnie, jak zrobić takiego cukierkowego slajma. Także możecie w domu usiąść i go tworzyć sobie, na przykład ze swoimi rodzicami, jak będą mieli ochotę. A teraz ja się z Wami już pomalutku żegnam. Trzymam kciuki za Wasze slajmy. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i polubić filmik. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.